Po 90 latach od odzyskania niepodległości gromadzimy się w naszym józefowskim kościele na modlitwę za ojczyznę, którą nazywamy naszą ziemską matką. Przychodzimy tutaj co najmniej z podwójnego tytułu, aby dziękować Bogu za najważniejsze dla Polaków wydarzenie XX wieku, za odzyskanie ojczyzny, wolności i niepodległości, za zjednoczenie ziem trzech zaborów po przeszło 120-letniej niewoli. Dziękować za tych Polaków, którzy oskarżani nieraz o brak realizmu nie dali się zniewolić, ale w każdym pokoleniu stawali do powstania. Chcemy dziękować za wszystkie polskie wojska walczące niestety czasami po dwóch stronach barykady, po dwóch stronach frontu w czasie I wojny światowej. Dziękować za ówczesne władze tworzące z trudem i mozołem wielkim zręby polskiej państwowości. A drugi powód, chcemy też prosić Pana Boga o pomyślność ojczyzny w przyszłości, o wzrost jej energii i duchowych, i niematerialnych. O to, byśmy nie tylko w nadzwyczajnych, ale i w całkiem zwyczajnych warunkach potrafili wspinać się na wyżyny ducha. Chcemy się modlić o szacunek Polaków dla wolności i wzrost w nas wolności dzieci Bożych.